Witam Was tutaj, cześć, to jest Nosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Fliskana z PlayStation 4 Mass Transit. I jak już widzicie, już zaczęliśmy, ponieważ to jest timelapse, który nagrywałem świeżo po ostatnim odcinku, bo stwierdziłem, nie no, ja tego tak nie pozostawię, że tutaj nic się nie wydarzyło, że żadnej drogi nie zbudowaliśmy. I tak, dokończymy sobie na tym timelapse tutaj węzeł drogowy i tam ogólnie trochę, żeby nam nie zalewało nam budki, a dziś się zajmiemy budową lotniska i wokół niego całej infrastruktury drogowej, kolejowej, dworce jakieś tam. Stadowców chyba dzisiaj nie będzie, z tego co pamiętam, ale trochę rzeczy tutaj pobudujemy sobie, bo autostrady, tunele, naprawdę się trochę będzie działo. Tym bardziej, że jeszcze będziemy się walczyć z wodą, standardowo oczywiście, ale mówię tutaj też o takiej wodzie, gdzie będziemy nowe miejsce, gdzie będzie nam pompownie wody teraz wszystkie. No trochę się tutaj naprawdę będzie teraz dzisiaj działo. No zresztą jak sami widzicie, odcinek trwa prawie 50 minut, albo ponad 50 minut, już nie pamiętam. Więc tutaj będzie się działo, ale tak. Po zakończeniu timelapse zaczyna się taki normalny, zwykły odcinek, tak jakbym go nagrywał normalnie. A tutaj to jest, tak widzicie. No i tu mi w ogóle tama wywaliła, którą budowaliśmy w tym odcinku i stwierdziłem, nie, no dobra, nie. Nie będzie. I tutaj ją po prostu wyburzyłem, bo zobaczcie, jak jej mi tutaj szajs zabiła. Ona po prostu całe miasto mi zalała. Nie musiałem czekać, aż mi tutaj to przepłynie. Przy okazji bardzo dużo forsy zrobiliśmy na lotnisko, więc dzisiaj na pewno sobie budujemy już ten centralny port lotniczy. Ponadto tam jeszcze trochę, taki w sumie CPL nawet. Ponadto tam jeszcze z sterowcami, jakieś promy. No, czekaj, aż próbuję sobie przypomnieć, co my tak ładnie zrobiliśmy, ale dosyć dużo kręciliśmy tam. Dużo przy autostradach, jakieś tam obwodnice, cuda, niewidy. No, jeżeli lubicie, jak ja robię swoje węzły przeciwko korkowe, no to na pewno mi się spodoba. Chociaż nie było dzisiaj mało transportu akurat. No ale no dobra, no cóż. No cóż, no, takie życie. I w następnym odcinku będziemy to dokończyć, bo dzisiaj nam się wszystkiego nie uda zrobić. Następny odcinek będzie pewnie... Nie wiem kiedy. Tego wam nie powiem. Dobra, nieważne zresztą. Tutaj chciałem już pomyśleć sobie, że może zrobię już wam tutaj tą... Wiecie, przygotuję to sobie na kolejny odcinek. Jak to się nazywa? Port lotniczy, miejsce... Grunt tutaj. I chciałem wyłożyć autostradę i już postawić port lotniczy, o dokładnie, jak widzicie. Ale stwierdziłem, nie, dobra, wiecie co, może chwilę jeszcze poczekajmy i po prostu im dajmy, żeby oni tutaj mogli jakby coś... No chciałem to zrobić na waszych oczach, jak to postawiam, bo to jest jednak jedna z takich fajniejszych rzeczy, co widzieliście, jak te korki odpływają. Piękne, po prostu piękne. Ja tu teraz widzę, że my tu już naprawdę mamy dużo przed sobą, ojejku. Tak, bo tu my całą tą autostradę czteropasmową, my, że będą zjazdy, wjazdy, no tu się będzie działo, no co dużo mówi, tu się naprawdę będzie działo. Dobra, tutaj jest całkiem dobrze. Na dźwięki te systemowe, jak tam ja gram, to nie zwracajcie uwagi, bo one tutaj inaczej działają. Zupełnie. Tam taki się zrobiła woda. Tu też jest woda i tu płynie woda. O Boże, ile tu jest tej wody magicznej. I nam port zalewa. Jak skończymy walczyć z tą wodą, będzie dobrze, bo tym portem to ja naprawdę... Trochę mnie już zaczyna irytować ten port, ile ja tutaj już razy próbowałem walczyć z tą wodą. O, dobra. Podnieśmy sobie tutaj ten nasz wał. Wow, rzeczywiście są krótki. Musimy sobie podnieść ten wał tak, aby nam tutaj ta woda w ogóle nie wpływała. Taki trochę zamknięty obiekt trzeba mi zrobić w dzisiejszym odcinku. Tam później będziemy trochę jeszcze walczyć na normalnym odcinku, ale to już trochę, tylko trochę. I tak, tu będzie nasza autostrada sobie jechać prosto, prosto. Czekaj, do góry trochę pojechało. Zniszczmy to trochę. Zniszczmy niżej. Okej, czekaj, jeszcze niżej. Dobra, zróbmy w ten sposób. Czekaj. Dobrze jest? No, wspaniale. No normalnie jakbym widziała w iznoszach w budowie. Okej, tutaj mam trochę kiepsko jest z wodą. Może jednak trochę więcej wody płynie, bo coś tutaj nie wypływa. Dobra, czekaj, tutaj podnieśmy sobie ptomik. Tu zostawmy miejsce dla tych ptomików, żeby one tutaj płynęły. I tutaj takie coś, dobra. Wracając jeszcze o to stare, którą tutaj budowaliśmy jakiś czas temu. Ona tutaj będzie też sobie zjeżdżać. Nie wiem, jak ona to będzie robić, ale ma tutaj zjeżdżać. Tu będzie się wszystko w jednym łączyć, tak właściwie. Naprawdę będzie bardzo, bardzo duży ruch. Taką mam przynajmniej nadzieję. Ogólnie tutaj się jeszcze trochę zmieni ten węzeł, bo tu jeszcze będzie jedna autostrada szła i takie tam. Ale to będzie później. Chyba. Tak, miejmy nadzieję. Nawet dużo później. Tak, jeśli już będzie jedna z końcowych inwestycji w mieście, jeżeli kiedykolwiek to miasto będzie miało koniec. Bo na przykład jak kończyłem miasto od Snowfall, to sądziłem, że to już jest kompletny koniec, że już tego nie będzie. A jednak jak widzicie, Snowfall powrócił z miastem i całkiem dobrze się nawet miewa. No ma, tak, musimy sobie to podłączyć tutaj. O, bardzo ładnie podłączyliśmy, no w miarę, bo jak widzicie, jakoś nie byłem zachwycony tym jeszcze. I stwierdziłem, nie, trzeba to jeszcze naprawić, to musi być jeszcze lepsze, to musi być idealne jak ja. Normalnie, dobra, o, teraz jest całkiem dobrze. I tak, musimy jeszcze zrobić zjazd i wyjazd z tego magicznego miejsca. Więc tak, czekaj.
zróbmy to jakoś po mojemu. Czekaj, jakby to kurczę zrobić. Dobra, ty nie chcę to wejść. Zróbmy może sobie stąd zjazd. O. Dobra, tu ładnie wejdzie. Teraz tak, tutaj to ładnie też zejdzie. I tutaj zakręcik, i tu zakręcik, tutaj mamy 4 pasy. O, dokładnie. Bardzo dobrze. Tu sobie to trochę usuniemy, przesuniemy. Dobra, tam już trochę jest mniej tej wody. I tak, tu musimy to przesunąć trochę dalej. Kurczę, ziemi nam znowu brakuje. Taki nam się ruch nowy robi teraz, no ale trudno. Dotąd na maksa. I tutaj na nasza autostrada będzie jechać sobie prosto jak w twarz strzelił. I tak. Okej, okay, nad czym ja teraz tutaj myślę? Przecież ta autostrada musi jechać prosto, pięknie jak prosto. Dobra, czekaj. Wait a minute. A tak, bo tu jeszcze zmieniamy zjazd. Jeżeli ktoś by chciał jechać w przeciwnym kierunku autostradą, no to tak jakby coś. Jakby komuś rzeczywiście chciał stracić swoje życie, no to proszę bardzo, czemu nie? Tak, bo tu jest ogólnie ten węzeł póki co tak trochę pseudo zrobiony, jak on tutaj wygląda. On tu będzie później zupełnie inaczej wyglądać, ale to póki co tylko, tak? Dobra, i tutaj wyjeżdża i tu będzie wjeżdżać w tunel. O, dokładnie. No i całkiem nieźle tutaj będzie. Pod lotniskiem tam będzie się to wszystko działo. Pod lotniskiem ogólnie będzie bardzo wielki węzeł drogowy, kolejowy, wszystkiego tam będzie dużo. Jedyne, czego tutaj nie będziemy podciągać, to chyba nam Bambaje. Bo stwierdziłem, że Bambaje są już i tak w tylu miejscach w naszym mieście, że trochę ich, jakby trochę je odstawimy, to chyba im trochę nie zaszkodzi nawet. Dobra, tak, tutaj to jest całkiem. O, dobra, zakręca. Dobra, taki piękny zakręcik. I tutaj musimy sobie zrobić taki zakręcik. A tu sobie trochę przedłużmy jeszcze prosty kawałek. Dobra, tu jest dobrze. Zakręcamy. Czekaj. Dobra, zakręciliśmy. I stąd, tak, czy tu będziemy puszczać 2 pasy? Nie, dajmy tutaj 4. A widzę, że nie baw się, nie 3, 4 mówię. 4, no dokładnie. I tu będziemy powoli, tam będzie zwiast w górę. Będzie po prostu wielki, jeden wielki tunel. Dobra, weszliśmy. Strasznie irytujące, jak te linie pomocnicze nam tak pomagają, że aż nie pomagają. A jednak są potrzebne. Dobra, tutaj widzę, że całkiem dobry ruch. Tutaj nie możemy tego powiększyć. Dobra, dajmy wam tutaj 3 pasy. Tak, z tego co widzę, tam jedna droga nie była jeszcze skończona, ale tym się zrobimy później. Tak, mamy noc, co nam bardzo pomaga. Okej, tu jest zjazd ten w dół. Więc tak, czekaj, tutaj sobie zrobimy... Okej, czekaj. Zróbmy jakiś tam powolny taki dojeździ, bo tu jeszcze będzie węzeł drogowy. Taki chciałbym zrobić. Okej, tu sobie wyprofilujmy. Okej, nie chcesz, dobra, czekaj. Dobra, zróbmy sobie od tej samej. Dobra, zmienimy kierunki. I tak, tutaj sobie podniesiemy i tu będzie po prostu ładny, swobodny zjeździk w dół. I tak samo będzie w przeciwnym kierunku. No, prawie w przeciwnym kierunku mam jakiś problem. Okej, dobra, czekaj. Zróbmy jeszcze raz. Let's try another dime. Dobra, czekaj. Okej, dobra, powinno być teraz dobrze. No powiedzmy, ujdzie po prostu. Powiedzmy, że ujdzie. Dobra, no jak widzicie, zjazd tej obstawy jest naprawdę całkiem piękny. I tak, tutaj ma ludzie nasz przemysł, oczywiście ludzie, jakbym się normalnie zdziwił, więc tutaj sobie przyniesiemy po prostu, tak, tu zbudujemy sobie rondko, aby oni tutaj mogli się dojechać, ponieważ tutaj będzie zjazd oczywiście w dwóch kierunkach do portu. W porcie jeszcze będzie kolej jednoszynowa, kolej zwykła będzie przy lotnisku, bo tu nie ma miejsca, po prostu już trochę się to wszystko nie zmieści. No i tak, tu sobie zrobimy takie rondo, pse. Takie większe rondko już nawet. Większe, bo takie jak będziemy robić przy lotnisku, to będą co innego. Ogólnie tutaj będzie bardzo dużo różnego rodzaju rondek będziemy teraz budować. I tak, tu będzie jeden zjazd, tu będzie drugi zjazd. A tak, już bardzo, tutaj mam zjazd. Potrzebuję linii pomocnicze. A, dobra. I tu będzie drugi wjazd. Dobra, tu jest całkiem dobrze. I tu będzie wjazd, jeszcze z drugiej strony trzeba zrobić, żeby dało się wyjechać z tej dzielnicy. No bo to trochę kiepskie, jak można tylko wjechać. Znaczy, no ja wiem, że to jest w niektórych wypadkach naprawdę dobre, ale... Jednak czasami byłoby lepsze, żeby było w dwie strony. Dobra, jakaś fala nam wody przyszła, nie możemy nic zbudować. Kurczę, co to ma być? Ja się pytam, co to ma być? Dobra, przenieś to. Okej, tutaj dojazd i tu dojeżdża. Świetnie. Możemy to wyburzyć i tutaj powoli tak. Tu zróbmy sobie jeszcze zjazdy, żeby tam całkiem działało. I powoli, no powoli coraz lepiej nam tutaj będzie funkcjonować. No, powiem. No niestety chyba z tym sobie nic nie zrobimy. Ale trudno, czekaj, co ja tutaj jeszcze kręcę? Dobra, zróbmy tutaj zjazd. Tu prostu będzie zjazd do tunelu i tyle. Co ja się tutaj będę męczyć tutaj z tym wszystkim, już bardzo będzie jeden zjazd. I drugi będzie wyjazd tutaj na powierzchnię. Proszę bardzo, tam trochę gruntu trochę jeszcze kręci, ale na to trudno, no już. Tych ani nic nie zrobimy, czekaj.
jeżeli zrobimy tutaj takie trzy pasy, nawet są trzy pasy i tutaj mamy też trzy pasy i wracamy do odcinka. No i kontynuując, tak jak widzisz tutaj na timelapsie, mam nadzieję, że się przywitałem z wami. Tutaj zbudowaliśmy sobie bardzo ładne, tutaj mamy taką piękną autostradę czteropasmową. Póki co chyba, tak? To jest cztery, tak, cztery pasy. Tu sobie bardzo ładnie zjeżdża i tutaj to wpływa. Póki co mamy problem tutaj z wodą, jak widzicie. Ale to sądzę, że to jest kwestia czasu, aż tutaj to się skończy, bo nie zamierzam tutaj tak stoi cały czas walczyć z tą wodą. Tu będzie wyspa, tu ją później kiedyś stworzymy. Ogólnie tak, bo gdzie są nasze pompownie wody? Czekajcie, zacznijmy może po kolei. Tak, tu jest nasza wielka pompownia wody. Natomiast naszą pompownię wody trzeba przenieść i tutaj ją zainstalować. Czemu tutaj? Ponieważ tutaj będzie nam to odpowiednio tutaj przed tym już zmniejszać napływ wody, dzięki czemu trochę to będzie inaczej się tutaj zachowywać wszystko. Więc zróbmy sobie to tutaj. Czekaj. Przypadł taki ładny kawałek wody. I sobie przenieśmy tutaj nasze wszystkie rury. Poza tym tutaj one jeszcze powodują hałas, a nasi ludzie nie lubią hałasu. W sumie nawet się im trochę nie dziwię. Więc przekaz będą trochę zadowoleni. Dobra, przenieśmy tutaj te wszystkie i już przechodzimy do dalszej budowy portu. Tak, mamy lekki popyt na przemysł, nim się nie będziemy zajmować. Też na ludzi, też tym się na razie nie będziemy zajmować. Tym się zajmiemy później w kolejnym odcinku prawdopodobnie, bo dziś chcę już wstawić lotnisko tutaj. Tak, bo mamy forsę nawet, więc wszystko wskazuje na to, że powinniśmy teraz się tym zająć. Dobra, tak, tutaj sobie trochę poprzynośmy. Tak, już widzimy, że już jest problem. Dobra, to tak, pociąg, ciach, ciach. Tu sobie to pociągnij trochę dalej. Podłącz to tutaj z tymi. I prąd podciągnij. Dobra, co do prądu to niestety już nie ma takich upustów i trzeba go dociągnąć tutaj ręcznie. Ale no to tutaj mamy akurat dosyć dobre pozycje i z tym nie powinno być aż tak źle. A tu jest jakiś korek spromowy. Dobra, nieważne, nie patrzmy się na to. Tutaj widzę jakiś tam mostek się zrobił. Ciekawe. Prąd powinniście już mieć, ludzie. Tak wam tylko powiem w międzyczasie. Dobrze, to też już przeniesiemy. Czekaj. Okej, dobra, przeniesiony i jeszcze jeden. Nie, jeszcze dwa. Dobra. No ale to już jesteśmy na samym końcówce. Wow, wow, wow. One wszystkie nie działają, ciekawe czemu. A, bo mamy za dużo zbiorników z wodą. Dlatego tu jest taki korek. Czekaj, 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 czy ja dobrze rozumiem? To jest taki korek, bo tu nie ma wody. I to się włącza tylko co jakiś czas. Ale jaja. No dobra, no z tym to niestety już nic na razie nie zrobię, więc trudno. Dobra, i teraz moje pytanie jest tylko jedno. Czy jeszcze gdzieś mamy jakieś te źródło naszego pobierania wody? Bo tu było takie duże. Tu jest do wylewania. Tu jeszcze są z dwie pompownie. I to tyle na całe miasto, to nie jest aż tak źle. Dosyć mało ich mamy. Dobra, przenieśmy sobie i te. No wiem, że przenoszenie wszystkiego w jedno miejsce nie jest najlepszym pomysłem. Ale no to trudno, no już niech tak będzie. Dobra, to tak, tamte dwa sobie zostawimy, jakby coś. A tutaj ten jeszcze przynieśmy. Dobra, i tak, widzimy już na samym początku, że tutaj się robi problem co do... ponieważ woda też ucieka. Dobrze, zerknijmy sobie, jak tutaj wygląda nasze ukształtowanie terenu. Dobra, powiedzmy. Trochę zmniejszy się tutaj napływ wody i może tutaj się to zmniejszy też. Byłoby dobrze. Dobra. Tak, tu jest źle. Bo tu cały czas to napływa, to chyba trzeba zamknąć, tak. No to trudno. Naprawdę próbowałem zrobić taką mierzeję, ale widzę, że niestety nie da się i musimy to zrobić, żeby tutaj to się tak ciągnęło. O, dokładnie w ten sposób. A to sobie zlikwidować po prostu. No cóż, taka kolej rzeczy najwyraźniej tutaj przyszła. No dobrze, ale to nie, na razie nie jest ważne. I tak, zaraz wam wytłumaczę, co tutaj chodzi. Tak, tutaj jest wszystko takie, mamy pod typa prawie, jakieś tam padę i mamy dla promów, to na razie nie. Mamy też oczywiście kolej linową, rądko tutaj i tutaj taki na razie pseudo wjazd i tak, ten wjazd tutaj na górze będzie do tej autostrady, tutaj pod ziemią będzie jakiś tam węzeł pseudo, natomiast ten zjazd jest do tunelu, który tutaj będzie zaraz. I tak, zajmiemy się od wyburzenia najpierw tej autostrady, to jest niestety najważniejsze tutaj. I tak, gdybyśmy to sobie zrobili w ten sposób, bym naprawdę nie pożałował. I tak, my musimy cały czas zarabiać, więc sobie przyciśniemy ten cały nasz ruch, tutaj transportowy, tutaj dotąd i tutaj po prostu będzie podłączony. No, dokładnie. I tak, możemy to sobie już właściwie teraz zrobić. Czekaj, tutaj zrobiliśmy to w złym kierunku.
budować, dobra, udało się, świetnie. Więc tak, tutaj możemy to powoli sobie wyburzać. Tak samo tutaj, abyście już korzystali z tej nowej drogi. Spokojnie, tutaj będzie później tunel, ale to będzie później. A póki co chcę, żeby to całkiem dobrze tutaj zdecydowanie to działało. Więc tak, tu widzimy, że już wyjedziecie. Mogę wam ewentualnie, bo rzeczywiście to może być trochę mało tyle tej komunikacji. O, dokładnie, to sobie zrobić coś takiego. Tutaj jest to w dobrym kierunku, jest to w dobrym kierunku. Zrobić sobie autostradę, czekaj. Autostrada tutaj może im rzeczywiście trochę pomóc. O, dokładnie. Włącz. I ulepszy, bo mamy trochę... Force, przepraszam. Dobra, tak, wiem jak się upgrade'uje drogi, nie musisz mnie uczyć. To ja bym, jeśli ktoś kogoś ma uczyć, to chyba ja. Dobra, no to tak, tu mamy już całkiem dobrze wyprofilowany ten teren nasz. Ziemi. I nasze lotnisko mieliśmy wsadzić... nożem, tak powiem, mniej więcej tak, czyli jeszcze dalej musi ta autostrada jechać. No niestety. No cóż. No ta autostrada tutaj jest tak trochę kiepsko wstawiona rzeczywiście. Ale dobra. Czekaj, dajmy sobie tak. I my to na sam koniec tutaj naprawimy, taki mam pomysł przynajmniej. Niestety moje nagranie dzisiaj, te aktualne, może trwać maksymalnie 20 minut, to byście mieli odcinek krótszy niż 40. Więc bardzo fajnie. Dobra, tak. Teraz powinno być całkiem dobrze. Dobrze, zadeknijmy sobie, czy teraz gra będzie już bardziej zachwycona. I masz tylko... Okej, chyba jesteśmy w domu. Tak, i pomysł był taki, ponieważ tutaj sobie przygotowaliśmy trochę tego terenu, że właśnie to będzie trochę oddalimy sobie od tego wszystkiego. Dobra, teraz wyrównajmy tutaj teren i będziemy w domu. Czyli bierzemy sobie tak, mamy trochę ziemi, więc nie powinno być aż tak źle. O, dokładnie, tu, tu i tu. Tu wedle tej autostrady, proszę bardzo. Tak, 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 to później będzie inaczej wyglądać, ale póki co, proszę bardzo. Dobra, tu widzę, że powoli jest coraz lepiej z tą wodą. Zobaczmy, czy ten prom wypłynie, bo to jest najważniejsze niestety. Jeżeli nie wypłynie, to źle, jeżeli wypłynie, to dobrze. No, i zobaczmy. Wypłynął z trudem, ale wypłynął. Dobra, to dobrze. I tak, tutaj teoretycznie... My możemy sobie to obniżyć, tak żeby ta woda, nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jak on tutaj będzie reagować, tak? Bo i tak jak mówię, tutaj na razie jesteśmy w domu. Z tym, co tutaj się dzieje, tutaj ta woda się stosunkowo za chwilę powinna ustosunkować. I tak, tutaj, zaraz zobaczymy, żeby nie było Armagedonu. Armagedonu. Dobra, czekaj, tu sobie to podnieśmy dotąd. O, do portu. Dobra. W ten sposób, bo tu ogólnie pod tym to jeszcze będzie ta wersja ścieżka rowerowa, ale dobra, to już mniejsze z tym. Dobrze, czy możemy postawić w końcu na nasze lotnisko? Gdzie ty masz tu, kurczę, zbyt same zbocze? Chyba z tej strony jest jeszcze zbyt same zbocze. No nie wiem jak on to ma, ale no dobra, niech ci będzie. To... No tak, no bo gdzieś tu ma być. Serio, tutaj. Tu, o, dobra, może tak. No dobrze, powiedzmy, że jest całkiem. Zobaczmy, jak tam ludzie korzystają. Czy tu jest duży ruch? Tak, całkiem zacny. Dobrze. I zobaczmy, czy ktoś tutaj jedzie. Nie, na razie, jak tutaj wszystko jest pod wodą, to mało kto nie jedzie ludzi. Ale widzę, że całkiem jest już. Chyba nie, że ten... O, był już przez chwilę. Był przez chwilę już w dobrym stosunku, a teraz już jest gorzej. Dobra, stąd będzie sobie wypływać woda i to powinno im tutaj działać zacznie. Tak, i tutaj właśnie, tak jak mówiłem, bambajem możesz dojechać tutaj się przesiadać. Dobra. Teraz może wstaw już to lotnisko. Dawaj to. Jest, powiedziało tak. Dobra, zrobimy to w ten sposób. Ja bym chciał, żeby tutaj idealnie to było dopracowane, w sensie, żeby ten zakręt się tutaj wszystkim idealnie tutaj kręcił. Czyli... Czy to jest prosto do tej linii? No niestety nie. O. Dobra, to jest dobrze. Bo to jest niestety trudno to lotnisko wstawić, ale trudno. Dobrze, tak, to ma być jak najbliżej. Tutaj ten... Że ważne, żeby ta autostrada tutaj zakręciła jakoś. Dobra, chyba jest dobrze. Mamy to. Mamy to lotnisko. Wow, tutaj jesteśmy nawet blisko. Ono jest całkiem tutaj duże, więc... Tutaj będzie oczywiście jakieś tam
Jeszcze później się zastanowimy, jak to dokładnie tutaj będzie wyglądać, a tu będzie autostrada jedna wyjeżdżać i drugie. Tu będzie taki ogólnie zamknięty ośrodek, gdzie po pierwsze ma być dworzec kolejowy, bo musimy mieć tutaj komunikację, bo tak, chciałem tutaj wstawić dworzec kolejowy, jak może pamiętacie, jeszcze niedawno. O, pompiarki, zobaczcie, czekaj, czekaj, czekaj. Czy ty pompujesz odpompowywanie wody? Gdzie? Tu. Ale tu już nie ma wody. To czemu tutaj stoisz? Może tu jest jeszcze jakaś woda. A nie, czekaj, on nie jest aktualnie odpompowywany z wody. Tak, tak, on zapełnia się. Ciekawe. A, i tu jest tylko pompowana, tak, zobaczcie. Fajnie, no to całkiem dobrze działa. Dobra, tu jest też już całkiem dobrze to wszystko funkcjonuje. Tu trochę powoli ta woda flatuje, ale stąd też ładnie wylatuje. Dobra, to jest dobrze. Wow, wow, wow. Ile ludzi, czekaj. Dużo tutaj do ciebie idzie? Tak, okej, okay, dobra. No dobrze, to tak, chciałem tutaj stawić nasz dworzec, tylko jak możecie kojarzyć, dworzec kolejowy, zasady w City Skylines jest bardzo duży, bez modów. A jakbyśmy nawet chcieli wstawić ten trochę tutaj taki, no to niestety on też jest duży. Więc tak, takie epicentrum będziemy sobie tutaj zmuszeni wstawić. Bo jest po pierwsze kolej jednoszynowa, która będzie zjeżdżać tutaj na dół. I jest kolej też zwykła, która będzie połączona z naszym tutaj głównym dworcem. Kolej jednoszynowa też będzie z nią podłączona, ale to mniejsza o tym. I tak, sądzę, że postawienie tego tutaj chyba jest dobrym rozwiązaniem. Bo nie ma tutaj, oczywiście też wstawić to tu. I mieć bardzo ładny tam zjazd. Tylko sądzę, że wyjazd tutaj pociągów będzie chyba ważniejszy. Tak, bo kolej jednoszynowa to sobie już tam wykręci. I tak, przyjmujemy oczywiście tędy pociągi zagraniczne. I tu mamy tor. O, dokładnie. On tutaj się kończy i tak, my musimy go trochę przekręcić. Bo on był, myśleliśmy, że to wszystko będzie tutaj, w tym miejscu, ale trochę się to zmieniło. Zmieniło. Autostradą się później zajmiemy, tak jak już mówiłem. I tak, zobaczmy, bo co my tutaj jeszcze chcemy? Autobusy sobie będą dojeżdżać samowolnie. Bambaje. Bambaje bym tu dociągnął. Że nie, żeby coś. Ale trochę mam problem skąd. Bo najbliższe miejsce bambajów jest tutaj. A ciągnięcie ich tutaj to jest na pewno takie trochę, no nie ma bez sensu. Drugie miejsce, gdzie jest najbliżej tramwaj, to jest stąd. I stąd to już w ogóle jest daleko, więc... No, bambajów tu nie będzie. Metro. Metro będzie tutaj, ale ono będzie trochę inaczej działać. Ten metro, byłoby fajnie, by było podłączony z tym, będzie sobie oczywiście dojeżdżać. Nie będziemy tego łączyć tutaj z głównym punktem centralnym. Ono będzie się tu gdzieś w miasto wjeżdżać. Bo nie chcę też robić takich skrótów dużych, bo to według mnie jest kiepskie. Pociągi mamy. Promy. Promy tutaj mamy na dole, jakby ktoś chciał. Sterowce też będzie tutaj gdzieś stacyjka, też sobie pomyślimy dokładnie, jak to będzie działać. Tam mamy kolej linowa. Kolej linową byśmy mogli sobie tu zainwestować. Tutaj z góry, na dół, bo to rzeczywiście jest pod górę. Ale tym się jeszcze zastanowimy za chwilę. Dobra, niestety mamy noc. A w nocy wszyscy chyba wiemy, jak się pracuje. Ale możemy sobie zacząć od podstawy, czyli tak. Po pierwsze, tu musimy sobie wyrównać teren. I tak, tu jest mały problem, bo tu jest ta autostrada. To jest akurat całkiem dobrze. Ale. Ta autostrada musi wjechać tu w tunel. W skrócie musimy tu zrobić zakręcik. I te mosty jeszcze nie są równe, kurczę. Żeś City Skylines nie mógł bardziej utrudnić życia. Dobra, czekaj, tak, wybórzmy sobie najpierw to, dobra, to jest dobry początek. Tą autostradę też sobie wyburzymy póki co. Dotąd i stąd będzie po prostu gdzieś tam się łączyć z tym wszystkim. Czekaj, nie, tam pomysł gdzie. O, dobra. Nie, czekaj, nie to miałem na myśli. Miałem na myśli, że ty jedziesz tu prosto. Dojeżdżasz tu i tu jedziesz do góry. W ogóle czekaj, wyłączmy linii pomocniczej i podnoszenie się tutaj terenu. Zerknijmy na zegarek. Kurczę, 14 minut, czyli za chwilę kończymy, ajajaj. Nie no, chciałbym już dzisiaj coś skończyć ten projekt, bo my go chwilę robimy dłuższą, bym to wręcz w ten sposób powiedział. O! To jest pomysł. Dobra, niech będzie. Tylko ten sam problem musimy też jakoś tutaj podłączyć. Dobra, czekaj. Czemu nie możemy nad tą drogą przejechać? To dla mnie nie ma trochę sensu. Co? Przecież to jest wszystko autem, może by sobie zrobił. Może. Dobra.
A, no rzeczywiście się zrobił słup. Dawa, mniejsza z tym. Tak, ty jedziesz tędy. I o słup zahaczasz. Okej, okay, dobra, to rzeczywiście słup był problemem. I tutaj jedziesz i tu się zakręcasz. Dobra, to jest całkiem dobrze zrobione teraz. Wszyscy musicie jechać na okrągło, natomiast tutaj my sobie zrobimy to trochę inaczej. Teraz linie pomocnicze możecie się przydać. Nie w ten sposób. Czekaj, tu jest jeszcze jakaś inna linia, kolej linowa, jednoszynowa. A, to jest ta sama, okej, okay, dobra. Dobra, to nie to, sorry. Tak, tutaj musisz mieć ten zakręt koniecznie. Chciałem wyburzyć ten fragment. I tu powinny być cztery pasy, z tego co mi się wydaje. Tak, tylko tutaj jest ten tor, który możemy wyburzyć. No tego niestety już nie wyburzymy, ale dobra. I tak, stąd byłby pomysł, żeby dojechać dotąd. I później tutaj podnieść to na ten sam poziom, co jesteś ty. Jak to zrobić? Dobra, jeżeli będzie to w ten sposób... To most musi się zakończyć trochę wcześniej. Zrobimy trochę wysepki. O, dobra. I tu będzie to drugie. Tak, tu są wstępnie promy, ale ich tutaj nie będzie później. Dobra, no i stąd ty tu sobie będziesz dojeżdżać. Dobra, teraz widzę, że tu trzeba trochę to przekombinować. Po prostu się podłączać. Czekaj, nie w tym kierunku. Dobra, nie, to zróbmy to już zróbmy tak, jak gra chciała, czyli tak, po prostu. Dobra, to jest dobrze. Teraz tak, stąd musimy koniecznie zrobić tutaj zakręcik. Może być nawet taki wyjazdem, w sumie, czemu by nie, nawet. I tak, to oficjalnie miało być ulepszone do czterech pasów. I widzę, że nawet z tym nie było jakiegoś problemu. Mosty się ze sobą po prostu są bliżej. I tu trzeba zrobić zjazd w tunel. I tu jest akurat ten już większy problem. Ponieważ tak, musimy wziąć stąd grunt i go tutaj podnieść. Do tego. I doskonale widzimy, że to jest za nisko jeszcze. O, i to jest odpowiednia wysokość. Tak? Napomijając to, że tutaj w sobie promiki płynęły, to jest odpowiednia wysokość. Tak, dobra, tutaj się to całkiem ładnie sumuje. Tak, to wszyscy modlicie. Jak zrobi się dzień, to skończymy sobie odcinek, mniej więcej jakoś tak to będzie. I teraz stąd możemy sobie zrobić taki, o, trochę większy nasyp i tu będą po prostu te dwie autostrady jakoś tam wjeżdżać w tą górę. O, o, czekaj. Też nie chciałbym, żeby to był jakiś taki krótki zjaźnik. To mi się podoba. Nie, dobra, zjeżdżasz tak w dół. Czekaj, jeszcze raz. O! O, dobra, to jest dobre. Łapię. Podoba mi się. I tak, i tu musimy stosować trochę inaczej. Standardowo jeden drugiemu nierówny. I tu po prostu widzę, że jest za mało ziemi. Dobra, podnieśmy tutaj ten. Tak, to no koniecznie. Tak, to było o wiele za mało. Dobra, zróbmy to teraz. Czyli teraz, czekaj, zróbmy sobie wejść tutaj pod ziemię. Nie, czekaj, to musi być na takiej... O! Ło! Nie no, panie i panowie, to jest idealny zjaźnik. Takiego to już dawno nie widziałem. Dobra, tu sobie to jeszcze... Czekaj. Tu sobie tą górkę jeszcze trochę powiększmy. I tak samo tutaj, żeby to nie wyglądało, że to tak po prostu sobie tutaj jest, tylko tutaj po prostu ta górka będzie trochę dalej wystawało to wszystko. O, dokładnie. I tu sobie po prostu wszystko to później wyrównamy, dokładnie. Tak, tak, dokładnie. No. Dobra, to tu jest całkiem dobrze. Tu jest również dobrze, tu jest gorzej oczywiście. Ale tutaj możemy sobie jakoś tam w miarę wyrównać, bo tutaj to nie będzie żadnej konkurencji. Dobra, no i tak, póki co jako tako tam wy tutaj sobie jeździcie. Aby autostrada tutaj idealnie teraz skończyć, bo jest już zjazd w dół, tak? Musimy zrobić zjazd tutaj. I tu niestety jest trochę gorzej, bo ja bym to chciał zrobić idealnie, więc tym się zajmiemy w kolejnym odcinku, okej? Okay? Tak, to jest chyba najlepszy pomysł, bo myślenie o tym, że zrobię to dzisiaj, to jest zły pomysł. To jest to dzisiejszy odcinek. No i tak. Tutaj pomysł był dosyć prosty, a mianowicie tu wjeżdżają w tunel cztery pasy.
To jest trochę dużo pasów, jakby nie patrzeć, i więc stwierdziłem, że będą wyjeżdżać po dwa. Jeden będzie wyjeżdżać stąd, tu. I tu będą jakieś tam przejazdy i takie tam bla bla bla. Tu będzie ogólnie rondko. Na każdym wyjeździe będziemy robić rondkę teraz. Tutaj przynajmniej w tej części. No i tak, zacznijmy sobie może od tego. Czyli tak, jeżeli sobie wejdziemy tutaj... Nie. Kurczę. Było dobrze. Dobra, czekaj, może jak wyłączymy linię pomocniczą... O, dokładnie, jest najlepiej. Tu miał być taki powolny... O, dokładnie, ładny zjazd. Teraz jak sobie włączymy linię pomocniczą, to drugi miał być obok. No mniej więcej tutaj i tu wyjeżdżać. Okej, dobra, to całkiem ładnie wygląda. Może jak teraz są, bo to jakby były bliżej, to bym też tu pogardził. A, zróbmy tutaj to bliżej. I tu zmieni kierunek. Dobra, to tak, tu mamy po dwa pasy. I tak samo miało być tutaj dwa pasy, a teraz pomyślałem, że trochę jest bez sensu robić dwa pasy. Ale dobra, niech już będą dwa pasy, co tam? Co tam mi? Ja nie szkodzę. Dobrze, i tak, zacznij... tutaj sobie zrobimy trochę inaczej, bo tu zaczniemy od budowy rondka. Ponieważ tu jest trochę mniej miejsca, bo jest jeszcze ten dworzec nasz wielki. Więc tak. Jeżeli powiedzmy, że... tu będzie część ronda. Tak, to będzie naprawdę małe rondo. Czekaj. Tutaj masz 60. 60. 60. A, powiedzmy, że to jest tego typu rozmiarów rondo. Ronda będzie miała oczywiście tylko dwa pasy, bo na więcej nas tutaj nie stać koniecznie. A poza tym i tak nie sądzę, żeby był jakiś taki, aż taki duży ruch. Okej, co ja zrobiłem? Czemu ja to wyburzyłem już? Na razie nie możemy tego wyburzyć. O, dobra. I teraz tak. Po pierwsze musimy zrobić tutaj zjazd A, zjazd B. Znaczy w sensie wyjazd z tunelu. Wyjazdy z tunelu sobie zaraz załatwimy skąd. Najprościej chyba nie po prostu je zrobić sobie stąd. Tak. Bo tutaj myślenie nad nimi... Czekaj, to w takim wypadku ten rondo można trochę przesunąć. A, czekaj, przesuńmy ten rondo. Jeżeli to będzie trochę w innym miejscu, to przesuńmy ten rondo. Większe zrobić. Nie, dobra, bez przesady. To tak. Rondo będzie wjazd tutaj. Okej, stąd. 120 musimy dojechać. Dobra, to jest 120. 60, to będzie bardzo blisko lotniska, jak widzicie. Koszt budowy 60, dobra. I stąd sobie zrobimy tutaj po prostu zakręt. Czekaj, nie, tu, o, dobra, właśnie. Tu i tu. To sobie jakoś tam podłączymy ładnie. Natomiast tak, tu będą zjazdy w dół. Zjazdy w dół sobie zrobimy z lekkim przekoszeniem w bok. Bo tak, bo czemu by nie. I tak, sobie zaczniemy ten zjazd tutaj. Oczywiście jak najdłuższy, byłoby fajnie. Dobra, i drugi będzie obok. Że drugi może trochę będzie mieć w innym miejscu wyjazd. O, on sobie tu trochę bardziej wyjedzie w ten bok. Ale ogólnie widzimy, że są to te dwa same. Dobra, no i tak, tu byłoby fajnie, jakby to jakoś fajnie wjechało. Tylko oczywiście będzie tutaj z tym problem, bo jeżeli mi tu się uda ładnie wjechać, to z drugiej strony to się rozwali. Dobra, czekaj, to może zróbmy tak, najpierw zróbmy zjazd, wjazd właściwie, z tej strony. To jest trochę małe rondko na ten taki, na tyle tych zjazdów. Może zrobimy to w ten sposób. Tak, musimy chyba wyburzyć to i to, i teraz jak zrobimy tutaj zjazd, to... Czekaj, czy ja mogę... Nie, tutaj też mogę wyjechać. Czekaj, bo ja tu widzę, że jest drobny problem. A jeżeli zrobimy sobie to w ten sposób, to będzie zachwycone, ale nie chcemy zrobić w ten sposób, bo to nas nie... Bo to nie jest to. Jeżeli jednak tak zrobimy, to mam dziwne odczucie, że te rondo się zaraz rozwali. Zróbmy tutaj jeszcze to. Dobra, no i tak. Czekaj. Zróbmy... O, i to jest pomysł. Zróbmy to zwykłą, gruntową drogą. Gruntówki podobno nie są dobre w rozwalaniu. Czekaj. Chyba nie, bo ja tutaj chcę zrobić, żeby był ładny zakręt. Czekaj. Kurczę. Dobra, to jest trochę w złym miejscu jednak. Aha, dobra, stąd nie wyjedziemy. To jest złe miejsce, dobra.
stąd, teraz. I tego się właśnie obawiałem. Przydobienie tego typu rąk to jest po prostu najczęstszy problem. Jak się to tak rozwali w ten sposób. Na szczęście jesteśmy bliski tego naprawienia, ponieważ nie usunęliśmy całego stelażu. I wystarczy to zrobić w pewien prosty sposób. To trzeba podłączyć. Oczywiście zbyt mała odległość, kurczę. Chyba to nie, jednak tego nie może tutaj tak być. Tak. I tak. Dobra. Trochę jest małe te rądko. Trochę jest przy małe te rądko. Tam dziwne, że to się znowu rozwali. Dobra, zróbmy te rądko wedle tego. Czyli... Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Idziemy na 120. Ale nie w ten sposób. 120 musi być w ten sposób. 120. 60. 80, 60. Dobra, i stąd. I stąd ten mi zjadą. Idzie. Aha. Okej, dobra. I tu wyszło z naszym bugiem, ale bugu tutaj nie chcemy. Więc tu możemy sobie zrobić taki bardziej przekoszony zakręcik, ale tu już nie. Dobra, tym się za chwilę jeszcze zajmiemy i stąd będzie zjeżdżać sobie tu, czyli to będzie w ten sposób i nie zmieniaj kierunków, czyli stąd będzie tutaj dojazd tutaj. I to będzie jeden pas tutaj jeszcze, żeby było prościej. I może gdy będzie tutaj jeden pas, to lepiej tutaj wjedzie. No powiedzmy, że jest całkiem dobrze. I stąd tutaj ta nasza droga będzie wjeżdżać z boku, ale nie z tego boku. A gdzieś tutaj. No trudno, dobra, już zróbmy z tego boku, bo widzę, że pewnie się znowu to zwali, jak zrobimy z innego. Czekaj, nie to. Wyłącz linie kątowe pomocne, dobra. Dobra. Włącz linie pomocnicze. Kąt też. I stąd, tu i proszę bardzo. Dobra, mamy taki dojazd tej drogi. Czemu tutaj zostawiłem miejsce? Bo tu będzie zjazd w dół. Jak się uda. Dobra, udał się. Świetnie. To będzie jechać pod tymi naszymi kolejami. Dobra. Rondo zrobione. Z bólami, ale zrobione. 28 minuta. No, nie wiem, w tym momencie już musiał kończyć odcinek. A to jest jeszcze odcinek hiper długi. Więc jeszcze jest gorzej. Ale jak mówiłem, czekamy na dzień. A dnia nie możemy się doczekać w ogóle. To jest jeszcze gorsze. Poczekaj, pokaż mi, jak to jest z tym terenem. Okej, mam go naprawdę bardzo dużo. Ale tak naprawdę bardzo dużo. Dobra, czyli jest tragicznie. Czyli tu musimy sobie zrobić kolejne rondo. I tu znowu jest 120 bug. Czyli aby tutaj zrobić to rondo, znowu musimy... Czekaj, nie. My musimy go zrobić inaczej. Musimy zrobić to tak, tutaj. Okej, czyli trochę za daleko, dobra. 120, to mi się dzień, świetnie, czyli kończymy odcinek. 60. 60, dobra, takie trochę krzywe te rondo. By wręcz nie powiedzieć, że tragiczne. Czekaj. Bo ja mam już pomysł, naprawdę. Jeżeli sobie zrobimy stąd prosty kąt, czyli tu musi być 90, 135. Czekaj, było 130. 136, 135 na 120. To stąd tu trzeba zrobić na 60, a stąd tu po dół. No właśnie. Te dwa tunele są nie najlepiej ze sobą zegrane. I tu zrobić kolejny na 60. Dobra, tu jest dobrze. I teraz ten tunel, załączyć linie pomocnicze, będzie tutaj zjeżdżać sobie w dół. Czekaj, widzimy właśnie... Widzimy też problem linii pomocniczej czasami. One też nie są najlepsze zazwyczaj. Zawsze. No, dokładnie. Dobrze, w takim razie trzeba użyć bez linii pomocniczych. Dobra, powiedzmy, że jest całkiem dobrze.
I tak, tutaj łączymy to rzeczywiście tą, takim pasem. Ale dobra, to za chwilę. Tu będą dwa pasy. Dwa. Dwa. O! A tu zobaczcie, dobrze weszło to dom, bo tu jest trochę inaczej to zrobione. Dobra. Coś w tym może być. Dobra, no i tak, tutaj trzeba to podłączyć koniecznie. W sensie tak, bo tutaj będzie tak, jeden wyjazd będzie tu. I tu do tych reszty tam budynków jakiś tam pseudo. Tu będzie zjazd w dół. Czekaj. Tak, 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 że już podłączmy. Bo chcę, żebyśmy w kolejnym odcinku po prostu zaczęli od tego miejsca i szli dalej, tak? Bo to jest chyba logiczne, że dzisiaj tego nie skończymy. Bo nie da się tego zrobić w tyle odcinków, ile ja to próbuję zrobić. I stąd będzie po prostu zakręcik taki tam, czekaj. O, dokładnie. Tu będzie zakręcik. I tutaj jest całkiem dobrze. No, to byłoby chyba na tyle. Ale żeby nie było, że was zostawię tutaj jest takim niedokończonym, podciągniemy to autostradę spod spodu i skończymy po prostu. Dobra. Żeby tu był dojazd taki do tego lotniska już. I tak, zobaczmy, czy dobra, da się wyjechać, świetnie. Ta nasza autostrada musi dojechać tak mniej więcej, jakbyśmy byli gdzieś tutaj. To byłoby dobrze, daj linie pomocnicze, wyłącz siatkę. Czekaj. Dobra, stąd i tak, i tu jest problem oczywiście. To miejsce jest zajęte, to jest zbyt strona zbocza. A no tak, w sumie tu jest trochę pozajmowanego tego miejsca. No żeś wybrał do idealne miejsce. Dobra, czekaj, zróbmy to jeszcze raz. Zróbmy to tym. Ja tu wiedziałem, że tu będzie problem, bo to jest tam ten, tu jest trochę tych tuneli. O, dobra, tak możemy zrobić. I stąd sobie już będziemy wyjeżdżać na górę. A drugi set po prostu do tego dobije. Dobra. Czyli drugi pas, który właśnie teraz robimy też oczywiście w tym kierunku. Który powinien być, mieć miejsce jakoś gdzieś tutaj. O, on jedzie górą z kolei, okej, okay, dobra, niech ci będzie. Dojeżdżasz tutaj, dobra, i tak, ten trzeba zmienić kierunki. Bo tak jak teraz tutaj jest, to na pewno będzie źle. I tak, ten tu musi trochę odbić bok. Wspomniałem o tym. No, gdzieś tak dotąd powiedzmy i wyłączmy linie pomocnicze, bo już teraz będą osobno jechać. Tu jest wyjazd trochę daleko, ale dobra. I tak, zajmijmy sobie oczywiście, zaczniemy sobie od tego, bo tu jest najprościej. A, czekaj, czy ja naprawdę nie włączyłem cały czas? Nie no, jest włączony niby kątowy. No, jest włączony. Dobra, no i ty sobie będziesz po prostu zjeżdżać. Ale widzę, że jeszcze się nie dogadaliśmy. Będziesz zjeżdżać, ale masz zjechać w bok. Czyli w skrócie musisz jechać o, w ten sposób. Tak samo będzie robić ten tutaj tunel. On musi jechać tutaj jeszcze dołem trochę pod tym. A dokładnie. I tu sobie dojedziesz do tego. Czekaj. Łączmy linie pomocnicze. Tu sobie dojedziesz do tego, dobra. A stąd ty tu się do tego podłączysz. Tu sobie dajmy nawet krętą. Wiem, że nikt się nie przejmuje budową, jak to wygląda pod ziemią, ale ja się trochę bardziej muszę. Ja jestem trochę inny. Dobra, no i tak. Tutaj zmienię sobie oczywiście zakręcik kolejny. Aby nasze tutaj autostrady dalej zakręcały. Czekaj, to tu sobie jeszcze zrobimy jakiś zakręcik. O, ale ładnie. Ale one tutaj będą zakręcać. I stąd tu po prostu będzie podłączenie stąd. Czekaj, bo tutaj to ja widzę, że jakiś robi ich trasa super hard. Dobra. Tu dojedziesz spokojnie sobie. Czekaj. Czekaj, bo tak, po pierwsze te tunele tutaj pod ziemią są, o te. To my możemy sobie je trochę przeciągnąć gdzieś tam do przodu, o, bo one muszą tędy też jechać, tak? To nie jest tak, że one tutaj są i one znikną tam za jakiś czas. Nie, one tutaj muszą być. Widzę, że je wybudowałem oczywiście takie miejsce, gdzie nie da się nic z nimi więcej zrobić. Jeśli tylko patrzeć na nie. No, czekaj, zróbmy sobie gdzieś tutaj i drugi. Znowu.
Nie no, nie gadaj, proszę cię. Dobra, tutaj jakoś tam w miarę wejdziesz. I tu będzie drugi, a drugi jest o wiele bliżej. Tego to ja akurat nie wiedziałem, dobra. Drugi jest na takiej odległości i tu sobie spokojnie do tego dojedziesz. Dobra, i teraz możemy sobie już tu spokojnie kręcić. Czyli jeżeli ty stąd mi tutaj dojedziesz, ty jeszcze musisz przejechać pod tym. Czekaj. O, dobra, do tego się podłączysz idealnie już stąd. Teraz natomiast ty, po wyłączeniu linii pomocniczych, musisz przejechać pod tym wszystkim i dojechać tutaj. Idziemy na to tylko jeden problem, co jest akurat bardzo dobrą wiadomością. Bo jeden problem to jak brak problemu prawie, że. Czekaj, i tak, tutaj musimy jakoś to górą przycisnąć. Okej, okay. Tu widzę, że to nie jest problem. To już jest większy problem z kolei. Na maku zrobimy sobie zakręcik. Włącz linie pomocnicze i tak. Okej, okay, dobra, czekaj. No nie gadaj. Teraz metro mi tu psuje plany. Najpierw to, później to. A teraz jeszcze metro. Metro już tutaj nie miało nic do mówienia, powiem tak. Dobra. To sobie zrobimy. I tu sobie zrobimy jeszcze zakręcik. Okej, okay, dobra. No i teraz to wchodzi całkiem ładnie. Czyli tutaj jest zakręt, tu jest zakręt i tu całkiem dobrze wygląda. Podłączmy sobie tutaj nasze wodę i będzie po prostu wszystko podłączone już teraz idealnie na ten aktualny tutaj stan rzeczy. Czekaj, podłączmy jeszcze sobie wodę z dołem, bo dół tutaj też nie ma wszędzie. Okej, okay, czekaj, dobra, macie. No i powiedzmy, że już wkrótce będziemy mogli po prostu wszystko ze sobą podłączyć, tak. A dajmy tutaj jeszcze prąd, czyli pociągnijmy druta tu na dół i już wkrótce to będzie działać. No póki co na razie tutaj nie ma po prostu podłączenia jeszcze. Pierwsze co to tutaj dojedzie to oczywiście są służby jakieś te. Ale to chyba już wszyscy wiemy, to nie muszę nawet o tego mówić. O, dokładnie. Jedzie pojazd komunalny. O, tego nawet tego nie przebiłem, no cóż. Dobra, co dużo mówić. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, możecie zostać w opłudze. Jeśli jesteście nowy, możecie kliknąć subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Tu widzę, że naprawdę ta kolej linowa ma swoje epicentrum, a jutro jeszcze to będzie wszystko podłączone z tym naszym nowym portem lotniczym, co dużo mówić. Cześć!